Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unpackingu z różowymi nożyczkami. Tym razem tajemnicza przesyłka, której zawartość już znacie po tytule. Część właśnie z Was widziała już na Facebooku, że do mnie przyszła z gram.pl. I otworzymy sobie najpierw tą piękną kopertę. Tutaj różowe nożyczki nie są potrzebne. Czekajcie. I wyjmujemy... Tadam! Rayman Legends! Tak. Jest to oczywiście kolejna gra z Raymanem, to jest platformówka właśnie 2D, która swoją premierę miała wczoraj, czyli 29 sierpnia 2013 roku. Ha, co najśmieszniejsze, w USA będzie miała premierę dopiero w poniedziałek. Ej, jesteśmy pierwsi. 2 września. Albo we wtorek, 3 września. Nieważne, pomyliło mi się. W każdym razie zdejmujemy folię, żebyśmy już lepiej widzieli. Rayman Legends, tak. PEGI 7 jest po polsku. Miałam cały czas wątpliwości, czy będzie po polsku, ponieważ na stronie pisało, że będzie po angielsku, co mnie zdziwiło. Ale na szczęście przyszła po polsku i nawet właśnie pudełko jest pięknie po polsku. Przyłącz się do bohaterów nawet w 4 osoby w trybie kooperacji. Epiccy bossowie w 3D. Ruszaj... Rozruszę imprezkę dzięki szalonym poziomom muzycznym. Te poziomy muzyczne są zaczepiste. Tak, mamy przemoc i strach. Okej, mamy przemoc i strach. Co chciałam wam jeszcze powiedzieć tak szybko o tej grze, to właśnie, że grałam w demo. Chociaż, no jeszcze demo nie przeszło na 100%, ale pewnie już przejdziemy od razu do gry, bo jeśli, tak iskierka tutaj chodzi, jeśli chodzi o Rayman Legends, to ja głównie się skupiam na multi, bo po prostu świetnie się po prostu w niego gra w multi. Tak samo jak mogę wam pokazać dla porównania, Rayman Origins, o, iskierka demoluje jakoś domek, przyniosłam, tak samo tutaj po prostu multi był genialny i myślę, że przy tym będziemy się bawić równie dobrze, chociaż po demie jednak Rayman Origins miał sobie trochę więcej, ale nie wiem, znaczy więcej takiego, wiecie, taki bardziej przyciągający był, chociaż ten może być godnym następcą. Aczkolwiek różni się tym od tego przede wszystkim, że właśnie ten jest trochę bardziej 3D właśnie, że niektórzy bossowie są w 3D, czy tam postaci są takie bardziej 3D. Ten był taki bardziej płaski i rysunkowy, co trochę właśnie mi się bardziej podoba ta stylistyka, ale ta też jest całkiem fajna. Dobra, otwieramy już. I mamy... Tak, i będzie problem, bo tu mi zrobili brzydko. Dobra, mamy płytę. I bardzo ładną. Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie się gra i właśnie te poziomy muzyczne są po prostu genialne. I mamy... instrukcję? Czyżby? Czekajcie, czy to jest instrukcja? No... sterowanie... wprowadzenie... wsparcie techniczne... i gwarancja. Ej, w porównaniu do... instrukcji z Origins mogę wam pokazać. Ona była naprawdę fajna, to... no, to tamta jest po prostu taka żałosna trochę. Ta była dużo fajniejsza i liczyłam, szczerze mówiąc, na coś podobnego. No ale niestety. Instrukcja jest przy tamtej po prostu do bani. Także muszę to zamknąć, bo dali kod z przodu, nadrukowali. Nie mogę wam tak ładnie pokazać, to jest trochę smutne. No, ale myślę, że na pewno będzie się w niego fajnie grało właśnie, no... Myślę, że w pojedynkę nie grałby się aż tak fajnie jak w multi, chociaż ja bardzo lubię Raymana. Właściwie wszystkie części Raymana mi się podobały. Oprócz jakichś Raymanów, kurlików i innych takich rzeczy, te nie są fajne, bo tam jest mało Raymana. Bardziej to z Raymanem. Ale Origins było bardzo fajne i myślę, że Legends też takie będzie. Także no to było wszystko w tym unpackingu i mam nadzieję, że przyjemnie wam się go oglądało. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!